nie będę ruszać. Panowie, trzymajcie się i wszystkiego dobrego. Zaczynamy! No my jesteśmy tym dowodem, że warto te organy oddawać, niezależnie czy to serce, czy to nerka, czy to wątroba, czy tam inne narządy. Że trzeba oddawać, bo ktoś na to czeka. Machajek Krzysztof, lat 52. 6 lat po przeszczepie. Ja miałem wadę serca wcześniej i ta wada serca, z tą wadą serca mogłem żyć spokojnie do śmierci, ale przeziębione grypy spowodowały to, że ta wada się pogłębiła i ona spowodowała to, że ta wydolność serca się zrobiła strasznie niska. No i potem kwalifikacja na przeszczep i trzeba czekać na dawkę. Znaczy trudno się bać, jak ktoś chce żyć. Nazywam się Dariusz Wędzel, pochodzę z Milówki, 5 lat jestem po przeszczepie. To był przeszczep serca, a chorowałem od 96 roku. Ta choroba była zapalenie mięśnia sercowego, pogrypowe, no skutki pracy w kopalni. Nazywam się Marek Breguła, mam 42 lata. W 2001 roku miałem przeszczep, czyli teraz będzie 5 lat po przeszczepie. Chciałem w jakiś sposób wymyśleć jakąś formę dziękczynną. Jest to rajd dziękczynny. Jedziemy na tego typu pielgrzymkę rowerami. Jest to dla nas niewątpliwie jakaś tam forma wysiłku, niedogodności. Chcemy w ten sposób podziękować tym rodzinom tych dawców za to, że zgodzili się oddać te organy do przeszczepu innym biorcom. Ta inicjatywa bardzo cieszy. Po pierwsze jest spontaniczna, pochodzi od samych beneficjentów transplantacji, a więc chorych po przeszczepie serca i płuc, bo pan Marek Breguła, któremu przeszczepiłem serce i płuca 5 lat temu, to on był pomysłodawcą tego przedsięwzięcia i jest takim pięknym chrześcijańskim świadectwem dziękczynienia drugiemu za dar życia. Jestem pielęgniarką, która 20 lat pracuje z pacjentami w oddziale transplantologicznym w klinice w Śląskim Centrum Chorób Serca i tą walkę, którą podejmują walcząc o przetrwanie po samym zabiegu, widać ile wysiłku pokonują wówczas i widać ile pokonują tego wysiłku dzisiaj. Jestem po prostu z nich dumna, że dają sobie tak znakomicie radę na trasie, że są tak rozsądni, że jak odczują objaw zmęczenia, zgłaszają sami, żeby zmienić się i potrafią tak rozdzielić tą trasę, żeby każdy z nich pokonał w tej intencji trasę tej pielgrzymki, którą sobie założyli. Najpóźniejszym, gdzie jesteśmy, Kamieńca. Znajdujemy się tutaj przy zajeździe Orlik. Zajazdu Orlik wyruszamy, jedziemy przez miejscowość Drogobycza w kierunku Hutek. W miejscowości Leśniaki skręcamy do miejscowości Jamki. Około 2 km jedziemy przez piękną miejscowość Jamki, dojeżdżamy do takiego przysiłka Pająk, gdzie znajduje się zalew, zbiornik i tam będziemy mieć krótki odpoczynek. Z zalewu jedziemy do Konopisk. W Konopiskach skręcamy na pole golfowe, jedno z największych w Europie. Przyjeżdżamy obok tego pola golfowego do miejscowości Pałysz i z Pałysza już się kierujemy. Pamiętam ten dzień, bo dostałem informację z transplantu, że jest dawca dla mnie, że się zgadza, proszę się pakować. Więc ja byłem spakowany zawsze, to miałem zestaw taki swój dyżurny, który sobie wyciągam, pakuję się i jadę. No ale okazało się po godzinie, że nie nadaje się ten organ dla mnie i powiedziano mi, że proszę wobec tego czekać następną informację. Po godzinie się okazało, że jest następny dawca, więc ja cały radości. Jest, to jedziemy, jak się pan czuje? Dobrze, jedziemy? Jedziemy. No to już, no. Siadłem i pojechałem. Tu podeszedł do mnie doktor i całkiem normalnie, spokojnie mi powiedział, że mają serce w Zabrzu dla mnie, jest dawca i żeby pomału, powoli się spakować, pojedziemy na przeszczep. O ile się wszystko okaże, że jest, pan się nadaje do tego przeszczepu, no i zgodne są wszystkie te parametry, które tam potrzebne są do przeszczepu, to będzie pan miał tej nocy przeszczep. Jak się przebudziłem, to pierwsze wrażenie było takie, pić mi się chce.
A to, że jakieś tam problemy wynikną, to mnie to nie interesowało. Ja wiedziałem, że będę żył. Ja bardzo chciałem żyć. To było to, co mnie trzymało cały czas. Mnóstwo kabelków, jakichś drenów. Nie wiedziałem, co do czego, czego to służy. Ale żyłem. Żyłem z tą świadomością, że na pewno coś za parę dni będzie wyciągane. Tak, co tak było. Za każdym jednym dniem więcej kroków zrobiłem. Byłem silniejszy. Dobrze? Dziękuję, że dobrze. No. Dziękuję za staruszka, dziadka. Staruszek, 120, nie czujesz? To jest bardzo dobrze. No ale 120 to jest, wiesz, jak ja mam normalnie setkę, to co to jest 120? To ile jest w takim razie ja mam? Nie, bo ja też mam bardzo szybki puls. To się dziwisz. Dzięki wspaniałej wiedzy medycznej dzisiaj tu jestem. No a wiadomo, żeby nie czyjaś śmierć, jak to można powiedzieć, to też by mnie nie było. A jakby rodzina się nie zgodziła na to, żeby tam z jego syna czy męża pobrano te organy, to też bym nie żył. Wszystkim po trochu dziękuję. Największy problem to jest z dawcami. Dzisiaj medycyna stoi wysoko, pieniądze są, ale nie ma dawców. W moim roku 2000, mówię mój rok, bo w tym roku miałem przeszczep, było 95 przeszczepów. To było bardzo dużo przeszczepów. Ale widać, że z roku na rok ta liczba spada. Po prostu spada. Nie ma dawców. Jest jakaś taka, nie wiem, blokada jakaś taka wewnętrzna w społeczeństwie, że no, nie oddają tych organów. Od miesiąca nie mamy przeszczepu, co dla Zabrza jest ewenementem, bo prawie 4-5 przeszczepów miesięcznie robimy. To już jest zjawisko, które niepokoi. Zastanawiamy się, dlaczego tak się stało. Czy to jest efekt strajków, które przeszły przez kraj kilka miesięcy temu, czy efekt zmniejszenia liczby anestezjologów, ponieważ część niestety naszych dobrych kolegów wyjechała, znakomitych fachowców, za granicę. Kolejka jest w naszym ośrodku około 80-90 osób do przeszczepu serca, około 30 do przeszczepu płuc, około 12-13 do przeszczepu serca i płuc. Tym niemniej fakt, że liczba przeszczepów płuc jest mniejsza. Myśmy w najlepszym roku robili 50-56 transplantacji rocznie, w ubiegłym roku 40. Chcielibyśmy przynajmniej tę liczbę utrzymać i to dlatego, że takie są rzeczywiste potrzeby. Innymi słowy, zastanawiamy się, dlaczego są pewne przeszkody jeszcze, które należy usunąć. Chcę wyraźnie powiedzieć, że nie ma ich ze strony środków ekonomicznych. Gdybyśmy dzisiaj zrobili o 100 przeszczepów więcej, ministerstwo taką kwotę zapłaci zarówno w nerkach, w wątrobie, w płucach. I tak jest już od kilku lat. Nazywam się Elżbieta Żura, mam 28 lat. Praktycznie dowiedziałam się, że muszę mieć przeszczep około pół roku temu. Wiem, że to jest gwarancją mojego życia. I mam nadzieję, że mi uda się doczekać się tego przeszczepu i cieszyć się szczęściem rodziny. Rok temu jeszcze cieszyłam się swoim zdrowiem. Biegałam, jeździłam, spacerowałam. A w tej chwili niestety jestem tutaj, przywiązana do tego tlenu. I to jest mój ratunek życia w tym czasie. Mam nadzieję, że będę cieszyć się swoimi studiami, znajdę pracę w przyszłości i ruszę dalej po życie. Szczęśliwa jest ta rodzina, która otrzyma organ. Ale smutek i cierpienie jest tej rodziny, której jest zabrany ten organ, bo ktoś umarł. A ta druga rodzina się cieszy, bo ktoś żyje. Wiem, że to jest ciężka, trudna decyzja rodziny, która kochała tą bliską osobę, ale według mnie ona jeszcze ratuje innych ludzi. I wierzę w to, że osoby te zrozumią to, że mogą pomóc też innym. Mam nadzieję, że tak będzie. Chciałem to powiedzieć tym rodzinom, którzy oddały z ciała swoich najbliższych do przeszczepu, że my żyjemy i my pamiętamy o tych naszych dawcach. To była główna intencja, zarys tego typu pielgrzymki. Witamy panią! Jedźcie z Bogiem! W moim przypadku na każdorazowym pobycie na cmentarzu zawsze tą lampka idzie się do krzyża ofiarować w intencji tego dawcy za to, że żyję ja, a on nie żyje.
Raz się tylko rozkleiłem w Wigilię, pierwszym po przeszczepie, kiedy zmywałem gary i myślałem, co czuje ta rodzina, która gdzieś tam w Polsce jest, a kogoś tego bliskiego nie ma. A ja jestem w rodzinie swojej i żyję. Nieraz płakałem, ale no, widać, tam jeszcze mnie nie było trzeba. I do góry! Hej! Jedziemy!